Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala. To kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Może troszeczkę z innym głosem, może troszeczkę mniej energii dzisiaj będzie, no ale ostatnie dwa dni były u mnie bardzo mocno zakrapiane, że tak powiem. Dlatego też nie było odcinków, nie było streamów, nic tutaj praktycznie na tym bardziej się nie działo, bo dzisiaj oczywiście odcinek z Barda. Robiłem tu oczywiście codzienne czynności i tak dalej, no ale mniej czasu o wiele miałem na tą postać niż przez ostatni tydzień, powiedzmy. No i co za tym idzie, serwer bardzo mocno poszedł do przodu, a my staliśmy w miejscu, no bo jednak nie chciałem za dużo tutaj klikać poza odcinkiem, na nagrywanie odcinka nie miałem czasu, no i po prostu tak wyszło, więc dzisiaj na pewno postaramy się troszeczkę nadgonić, dlatego że zaraz wam tu zresztą pokażę topkę, no ale wiadomo, co prawda nie ma eventu epickiego, natomiast mamy event twierdzy, czyli tutaj wszyscy z topki sobie powymieniali te stare gemy na nowe gemiki duże już z 10 kopalni, to pierwsza sprawa. Druga sprawa jest oczywiście event expa, event golda, głównie ten gold tutaj duży wpływ myślę, że ma, dlatego że wszyscy oczywiście z samej awanturniczości tutaj z kółka podostawali tyle golda, że te statystyki bardzo mocno poszły do góry, no i tak jak mówię, serwer również poszedł bardzo, bardzo do przodu, ale na wstępie zostawcie kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, jeżeli tęskniliście za serią z Barda, za kolejnym odcinkiem, bo troszeczkę do tego was przyzwyczaiłem, codziennie jednak ten odcinek z Barda się pojawiał, a teraz piątek, sobota, jak się nie mylę, była przerwa, to pierwsza sprawa. Druga sprawa, piszcie komentarze, jak tam wam minął weekend, co tam ciekawego słychać, co tam może na waszych postaciach, jak się chcecie pochwalić, chętnie sobie poczytam. Subskrybujcie z dzwonem, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piątym komentarzu oraz opisie. No i dobra, co tu ciekawego się wydarzyło, jeżeli chodzi generalnie o naszego Barda najpierw? No to nie za wiele, tak jak mówię, ostatnie dwa dni za dużo tutaj nie robiłem. Zrobiłem sobie naturystę, to w ogóle wam mogę pokazać, dlatego też zresztą tak nisko jestem w rankingu, bo ten naturysta był robiony około w sobotę, chyba około godziny 12 zacząłem, no i potem, no wiadomo, dzisiaj około godziny 12 również mi się ten naturysta skończył, także mamy to już z głowy, z racji tego, że po prostu wczoraj dobiłem 1000 run, w tym momencie już mamy tyle, no i tutaj dostaliśmy po prostu stojak ze zbrojowni, więc jakby, no o wiele łatwiej było tego naturystę zrobić, już to jak widzicie mamy run. Już sobie broń też wymieniłem przed odcinkiem, żeby mieć aktualną, tak więc powoli tu będę musiał się też wyposażyć w itemki z runami po prostu, najlepiej punkty życia tam wiadomo 1%, no i tutaj tak samo jakieś itemki na tym stojaku trzeba będzie wrzucić, żeby jakby mieć już, no tam jakiegoś expa odkładać, nie, żeby jak najszybciej sobie 10% do expa zebrać z tych runek, no a potem tam stopniowa golda, wiadomo jak to wygląda. Tak więc to pierwsza sprawa. Statystyki wyglądają tak: 1560 jak widzicie podstawy inteligencji, 1520 wytrzymałości. Tutaj mamy już szczęścia, w ogóle już sobie dobiłem do maksa, już więcej tego szczęścia nie będę dobijał. Tu boczki chyba dzisiaj też już dobiję do około 1250 tak samo i też już ich nie będę ruszał. Taki był zresztą plan na ten event golda. Natomiast no potem się skupię tylko i wyłącznie na swoich głównych statystykach, że tak powiem. Co więcej, no tutaj ulepki wyglądają tak, wczoraj niestety, tak jak chyba już wspomniałem, dostaliśmy skipa, dlatego też te runy tak przyspieszyły, skipa siedmiodniowego, w sensie no same skipy u kupca, natomiast dzisiaj było ozłocenie na pułapkę, więc już tych ulepszeń naprawdę troszkę mamy. Pupilki wyglądają tak, dzisiaj mamy dopiero 28 sierpnia, więc raczej bez problemu uda nam się te letnie pupile połapać, tutaj mamy kremówkę, myślę, że już jutro ją ubijemy, jeszcze dzisiaj może po północy sobie tego dyniaka złapę, oj, to będzie poniedziałkowa noc, to może od razu tego pajałonka. W świetle tak samo, zobaczcie, mamy, w ogóle udało mi się Plutoida pokonać, dzięki temu, że sprawdziłem w kalkulatorze, czy w ogóle mogę go pokonać, to mi się udało, no i mamy go już złapanego, to było wczoraj, tak więc ten gin tonic chyba również jutro już będzie u nas, no musimy się pośpieszyć, tutaj tak samo, mieczozęba w sumie już mogę złapać, będę to musiał zrobić dzisiaj, w zasadzie chyba, no w sumie to nawet teraz po odcinku raczej klikniemy, bo to są letnie dni, więc po 18 raczej już nie złapię. Co my tu mamy? Tu jest jakiś pupil letni, tu chyba nie ma, tu są wiosenne, jesienne i zimowe, dokładnie, w ogniu nie ma letniego, no i tu mamy w środę za dnia zimowe dni, i tu chyba też nie mam, a nie, jest dziubing, letnie dni, no ale dziubinga to my na pewno nie ubijemy, to jakby raczej nikt na serwerze go nie ubije, więc no trudno, z tym akurat nie będziemy do tyłu, to będziemy musieli dopiero, w sensie mogli złapać dopiero za rok, tak więc po prostu tak nasze pupilki się prezentują, wydaje mi się, że nieźle. Dobra, no i co, aura wbiła nam się trójeczka, dzisiaj jeszcze nic nie wrzuciłem, w zasadzie to mogę wrzucić byle co, nawet ten pierścionek, cyk, mamy inteligencja 140, tu raczej się nam nie przyda dokładnie. Te trzy itemki od razu powrzucam do rozmontowania, dlatego że no one już mi tam zostały chyba z wczoraj.
Tu mam itemki do kibla odłożone, także dobra, to sobie zrobimy później. Co więcej, pupile wam pokazałem lożki. Lożków, tak jak mówię, bardzo nie klikałem. Tutaj troszkę ten loch, no ale to mi za wiele expa nie dało. No i wieże też tam trochę poklikałem, żeby do rozmontowania mieć. Ale to jakby, no nie chciałem za dużo poza odcinkiem, więc no praktycznie tyle co nic kliknęliśmy. Twierdza wygląda tak, już nam się buduje 12. Chciałem tą 11, zresztą ją skipnąłem, żeby większe mi paczki leciały z awki teraz. Kwatery ciągle na 9, więc będę je tutaj musiał podbić, jak mi się zbuduje ta twierdza 12. No a reszta wygląda po prostu tak. W podziemiu tak samo, obecnie sobie odkładam już na serce 9. Już nie chcę tego trenera podbijać, bo po prostu szkoda. Lepiej już to serce, potem traktor, wiadomo jak to wygląda. Gildyjka, no w dalszym ciągu dominacja. No i może teraz te topki, o których w ogóle zacząłem. Wygląda to tak, top 1 w ogóle polski gracz, Sahina pozdrawiam, bo bardzo możliwe, że ogląda ten odcinek, dlatego że jakby widziałem jego komentarz pod którymś z poprzednich odcinków i faktycznie ogląda, więc pozdrawiam go serdecznie. Z tego miejsca, jak widzimy, top 1 na tym serwerze i w ogóle zobaczcie, że top 1 level chyba, no on jest berserkiem, więc nie ma co się dziwić, że tutaj lożki mu padają bardzo, bardzo łatwo. Tak czy inaczej, no bardzo ładnie pocisnął. Polak na międzynarodowym serwerze top 1 rzadko spotykany. Chociaż tu zobaczcie, że Polaków w top 10 mamy sporo. Jest Bulecik, jest Zebo, jest Orzeł, jest Azuria, więc no naprawdę w top 10 i w ogóle tutaj tak samo w top 15 też, no sporo, sporo tych Polaków, więc jakby to fajnie na pewno wygląda, bo przeważnie no wiadomo, na międzynarodowych serwerach dominują Niemcy z racji głównie większego budżetu niż Polacy, nie? Wiadomo jak to wygląda. Dobra, gildyjki, to w sumie nic ważnego teraz, bo i tak robimy wyprawy, w sensie te wszystkie gildie robią. W twierdzach troszeczkę żeśmy spadli, no mówię, głównie wczoraj tak naprawdę nie robiłem praktycznie ataków twierdzy przez cały dzień, w nocy no to wiadomo, że nie robię, bo śpię, więc jakby tutaj zaczynamy się oddalać, no bo niektórzy robią oczywiście ataki 24/7, kto wie, ten wie, wiadomo jak to wygląda, więc no tutaj my niestety nie przegonimy takich osób, także no mówię, wczoraj jeden dzień tak naprawdę sobie odpuściłem i już stop około tam chyba 45, top 50 spadłem na prawie top 100, więc no ale to teraz to już wiadomo, najważniejsze te ataki były jak żeśmy gonili po to podziemie. Pupilki wyglądają tak, top 14, więc w sumie nieźle. Mamy 22, tutaj Bulecik 24 ma, no ale w sumie nieźle. Tu zobaczcie w ogóle jak niebiesko w tych pupilach. No i podziemia w tym momencie wyglądają tak. Już w tym momencie 102 osoby mają podziemie, więc bardzo, bardzo dużo. No, ale tak to generalnie wygląda. Cześć 23, dzisiaj jeszcze ataków nie robiliśmy. Tutaj też w tym top 20 powiedzmy, że bardzo niebiesko. Dobra, no i co? I możemy zaczynać. Od czego chciałbym zacząć? Przede wszystkim od ulepszenia itemków. Zauważyłem, że cała topka praktycznie, bo to sobie sprawdziłem przed odcinkiem, ulepszyła itemki. Teraz mieliśmy tą letnią wyprzedaż, w sumie w dalszym ciągu mamy. Tam dostaliśmy z tego jednego pakietu trochę metalu, więc tych surek jak widzicie mam sporo. No i widziałem, że z racji, mimo że mamy tutaj niski level i te itemki będziemy bardzo szybko wymieniać, to i tak po prostu dużo osób ma te itemy mocno ulepszone, więc stwierdziłem, że czemu by tego nie zrobić. Ja generalnie, aha, tu muszę pilnować. No właśnie, bo zobaczcie, to się ulepsza w cały świat, więc ja zanim tu będę dalej ulepszał, to muszę sobie najpierw, o dokładnie, najpierw tutaj muszę po kolei, nie wiem czy mi w ogóle starczy tych surek, żeby wszystko razy 8 ulepszyć, no ale spróbujemy mniej więcej. Nigdy tego nie robiłem, ja zawsze byłem zwolennikiem, żeby ulepszyć tak mocniej po 300 levelu, jak już po prostu troszeczkę rzadziej ten ekwipunek zmieniamy, bo wiadomo, no jak rozmontujemy, czy tam odzyskujemy klejnot, czy coś, no to nam się tych surek zwraca, ale to jest tam około 90%, więc... no zawsze to jest strata, no a na takim niskim levelu jaki mamy obecnie, to jednak te itemki bardzo, bardzo często zmieniamy. Więc ja tu też jak widzicie wszystkich surek nie będę oczywiście wykorzystywał, bo tam widziałem, że niektórzy to już mają razy 10, wszystko poulepszane razy 9, niektóre rzeczy sobie tam poulepszali razy 12, a reszta razy 5 na przykład. To też mnie zawsze bawi, czemu ludzie tak robią, no ale tak robią. My bezpiecznie zrobimy razy 8 wszystko jak widzicie, chyba jest ok, tak mi się przynajmniej wydaje. No i jeszcze nam troszkę tych surek zostało, dobra. No i co, zaczynamy oczywiście od 13 piętra, bo to jakby najwięcej nam da, no dokładnie, tu jakby... no, sami widzicie, pierwsza próba i od razu siadło, to nam najwięcej da expa, w ogóle zaraz tu sobie odpalę kalkulator standardowo, ale na razie poklikamy to, co... no, zobaczcie, jaki kryty, to, co na pewno nam padnie, dostaliśmy jakiś... no, tu mamy...
troszkę boków, no ale 30 stan, no pancerza też na plus, ale dobra, na razie odrzucę. W ogóle tą zbrojkę też z ostatniego odcinka jednak zdecydowałem się założyć, co prawda traciłem trochę pancerza, no ale i tak mamy 24%, więc bo coś tam jeszcze innego zmieniłem, bo też mnie tam pytaliście, czemu nie zmieniam, skoro taka dobra i tak dalej. No faktycznie dobra, o dokładnie, padło nam, faktycznie dobra, natomiast ja wtedy miałem pancerza chyba 22%, jak ją zmieniłem, to jeszcze bym miał mniej, tam 21 albo 20, także nad tym się wahałem, ale potem coś tam innego wymieniłem, no i tą zbroję, powiedzmy, że bardziej się opłacało założyć. Dobra, teraz mamy maga, z tym magiem jak widzicie również bez problemu. No gemiki, tu powiem wam, że prawie wcale gemów nie skipowałem, tak szczerze mówiąc, o Boże. Plus 109, no pierścionek miałem akurat bardzo stary i się zastanawiałem, jakby tutaj ogarnąć, żeby go zamienić. No i jak widzicie, nie musiałem nic kombinować, dlatego że udało się go zamienić bez problemu. Dobra, mamy również razy 8, mam nadzieję, dokładnie. Gemiki w sumie mi się same dość mocno wymieniły, tak szczerze mówiąc. Zobaczcie, że tu mam inteligencję, powiedzmy, nową, tu HP mam stare, więc to jest jeden stary gem. No i no tu mam drugi na HP stary, więc jakby dwa, powiedzmy, gemy stare, no tu jest jeszcze jakieś 285, już mogę na spokojnie po 330 dostawać, no natomiast mówię, przez te tak naprawdę już 3 dni eventu większość gemów mi się samych wymieniło, ostatnie dwa moje gemy to były oczywiście duże, wiadomo, bo trwa event twierdzy, natomiast duże na inteligencję, więc szczerze mówiąc powiem wam, że bez jakiegoś większego skipowania fajnie to poszło. Tu możemy sobie sportowo skipnąć, o i dostaliśmy klucz do lochu, no to w sumie powiedzmy, że nieźle, bo na odcinku się oczywiście również przyda. Dobra, lecimy dalej, teraz mamy chyba znowu wojownika, dokładnie, no i też nam padł bez większych problemów, tu jakby jest no standard, po takim przy takim evencie, jakby po takim buście, no to nawet to 13 piętro pada jeden za drugim, mamy już 221 level, tu zobaczcie jaka buła, ciekaw jestem, bo powiem wam tak, o i punkty życia, dobra, jak najbardziej wymieniam. Powiem wam szczerze, że ten bard wydaje się być bardzo fajną odpowiedzią na jakichś paladynów, bardzo dobry mi się wydaje na wojowników PvP, natomiast mam wrażenie, że berserki bardzo jakby są na niego mocne, szczerze mówiąc. Tak jak berserk w tym PvP zawsze był taki, no wiecie jak to wyglądało, nie było tam jakichś fajerwerków, zwłaszcza w późniejszym etapie gry, jeżeli chodzi o berserka, tak tutaj no ten berserk na tych bardów się wydaje mocny, szczerze mówiąc. Więc może to jakiś, wiecie, jakiś taki balans, żeby ten berserk coś tam zyskał, no ale na wojowników naprawdę wydaje się, że ten bardzik będzie mocny, także to akurat spoko, no ale to wiadomo, to jest jeszcze niezbyt obiektywne, dlatego że serwer jest młody, levele są niskie, jakby największą taką siłę tego barda będziemy mieli, jak on już będzie miał tego trenera 15, jak już będzie miał 50% kryta cały czas, więc no tu jeszcze ciężko, jeżeli chodzi o takie PvP się wypowiadać, dużo osób mnie pyta jakby, żeby zrobić jakiś odświeżony odcinek o klasach, co o tym bardzie sądzę i tak dalej, no ale to jest jeszcze za wcześnie, żeby w ogóle jakieś tutaj wnioski wysuwać. Wiadomo, że można sobie robić symulacje, no ale to jednak no najlepiej się to zobaczy naocznie. Dobra, teraz mamy maga i powiem wam szczerze, że ja może zrobię symulację, dlatego że wbiliśmy w ogóle już bardzo dużo leveli, no bo 13 piętro jakby nam popadały aż 3 przeciwników, więc tu jakby nie ma co się dziwić, więc bronie również nam już pewnie będą dawać sporo, natomiast zrobię symulację, bo chcę tu jak najwięcej tych lochów zrobić, zresztą one padają prawie za darmo, także tu na tego maga. Jak mamy jakieś fajne procenty, to oczywiście sobie go będziemy klikać, tam były w ogóle próby bliskie często, tam jakieś 200 tysięcy, tam jakieś chyba 900, no ale zobaczymy jak to wyjdzie w symulatorze, bo może po prostu sobie zacznę klikać co innego i potem wymienię broni, jakby wrócimy do tego kołka Van Helsinga, tak też może być. Żałuję trochę, że tej wieży nie poklikałem mocniej. Boże, jakie tu w ogóle procenty. Na Ruiny Gnark 57%, na ten drugi mamy 52%, Kopalnie Glory mamy 23%, a na wieży mamy, na wieży 52%, no i na 13 piętro mamy niecałe 2%, więc klikamy, nie ma tu jakby co się zastanawiać. O, i zgubiłem wątek, o czymś wam zacząłem mówić i nie pamiętam. Dobra, nieważne, trudno. A, portale w ogóle też jeszcze porobiliśmy, już dwa jak widzicie, więc zaraz wam również pokazuję, jak to wyglądało, bo tam pozapisywałem dla was, także już te portale też można powiedzieć, że napoczęliśmy na tym naszym bardzie. No, padnij w miarę szybko, proszę. To jest czwórka, potem chyba piątka i szóstka też nam powinny paść, takie mam wrażenie przynajmniej. No ale kurde, no prawie 2%, a my tu tyle musimy
na niego, z nim się męczyć. Trochę słaba opcja. Mamy 4 miliony golda, to tak swoją drogą. Ile mamy w ogóle inteligencji? 8400 do 7300. Ty, a jak to wygląda z naszą pasywką? 6300 musimy mieć. To bez problemu. Mamy 1000 przewagi. W sensie, no wiadomo, na maga ona i tak nie działa, ale tak patrzyłem pod kątem innych lochów, żeby sobie ogarnąć. No ale dobra, to zaraz. Najpierw tego kołka Van Helsinga. W ogóle nam przydałaby się broń jakaś epicka. Kurczę, tam było 30 tysięcy. No nie, takie bliska. Wiecie co? Może trochę wydamy tego golda. Zostawię sobie na broń ewentualną. Chociaż tu jeszcze wiadomo, zwierzy nam poleci z tornada, więc nie ma co. To nie, to zrobimy tak, to sobie wyczyścimy, dokładnie, mamy jakąś zbrojkę, bardzo fajną zresztą, więc okej, tu możemy odłożyć sobie do rozmontowania, znowu tego rozmontowania nam trochę pójdzie, no ale trudno, tutaj też sobie jeszcze możemy poklikać, plus 14, sporo pancerza, nie ma dziury, runę mają obydwie, no chyba się po prostu wstrzymam z wymianą, z racji tego, że nawet tą dziurę będzie trzeba robić. Dobra, mamy 222 level, mamy coś na inteligencję, bardzo fajny zresztą pierścionek. Tu już rozmontowań niestety nie mam, także lipa, ale zawsze mamy jeszcze stojak w razie czego. Tylko na ten stojak to już bym wolał ubierać itemki, które mają jakieś runki, żeby tu już wiecie, powolutku tutaj gromadzić, żeby sobie potem ogarnąć te runki na expa. Dobra, mamy następny, na inteligencję znowu, co ciekawe. No, tu to samo wiadomo, więc dobra, to też idzie na stojak. Jakby nam coś jeszcze dropnęło z runką na expa, to było w ogóle super. Tu coś na zręczność, zobaczmy jak to wygląda, plus 10 też musimy robić dziurę, no niby na zręczność, ale to i tak jakby w tym, jak będziemy robić tylko ten awkę w tym EQ, to jakby czy zręczność, czy inteligencja, to raczej dużej różnicy nam nie robi. Znowu mamy coś dla Mariuszka. Oj, tu zobaczcie, tu mamy dziurę, punkty życia i mamy o plus 23, więc to już jak najbardziej sobie weźmiemy. Okej, lecimy dalej teraz. Tornado to zaraz, nie wiem czy już. Okej, mamy coś dla wojownika znowu. Plus 26 jest runka, więc jak najbardziej możemy wymienić, czemu by nie. Kurde, no i znowu będziemy musieli sprzedawać te epiki nieszczęsne, no ale trudno. Dobra, mamy 223 level, jest jakiś paseczek dla zwiadowcy, plus 31, troszkę pancerza tracimy, okej, niech będzie tak, ten przedmiot był już w kiblu, więc dobra, no muszę wyrzucić tą broń, no trudno, zaczyna się znowu, no ale jest jak jest. Tu mamy w ogóle ten pasek, ale tak jak mówiłem, ja na stojak to chcę zakładać itemki, które mają runę, więc z takich będziemy korzystać. Dobra, teraz poczwara, to jest 8 na 10, jeżeli chodzi o te ruiny Gnar. Zobaczcie, jak to pięknie pada swoją drogą. Jak to fajnie wygląda. Tu mamy coś na wszystkie staty. Tu za bardzo się nie przyda, tu tak samo. I tutaj, no tutaj też raczej nie, dobra. Runkę ma na złoto, więc też nie ma sensu. Lecimy dalej, hiena cmentarna. Tu też muszę na tyru, o jest jakaś broń. Ty, to będzie broń dla nas też. Tylko nie możemy jej ulepszać niestety. Plus 54, 1300, kurczę, no fajna jest runką, tylko my jej możemy ją maksymalnie razy dwa ulepszyć, bo to jest z kibla. No ale dobra, no chyba się opłaca, mam przynajmniej taką nadzieję, że nie robię w tym momencie głupoty. Tak więc dobra, zrobimy sobie cyk i sobie ulepszę razy dwa. Może i tak jeszcze dzisiaj broń wymienimy, zobaczymy. Ale spoko, ta broń jest na pewno ok. No i teraz mamy wojownika, powinno nam w miarę szybko paść. Zobaczmy sobie, no wojownicy, mówię, przeważnie padają. Tu akurat jakiś opór jest stawiany. No i następny loszek zamkniemy. Czyli teraz z następnego kopania bardzo możliwe, że po raz kolejny dostaniemy niestety gemika na... Tu mi się w ogóle wszystko nagrywa, wszystko się nagrywa, żebym ja nie klikał jakby poza odcinkiem. Dostaniemy gemika, zamiast gemika to bardzo możliwe, że następny klucz, nie? Więc to w sumie takie sobie. Też bardzo właśnie dużo kluczy zacząłem dostawać. To też jest, powiem wam, głupio zrobione, szczerze mówiąc. Dla tych, znaczy możliwe, że bardzo, bardzo możliwe, że specjalnie, o może tak. Dobra, siadło. Dlatego, że na tym levelu już dostajemy klucze do jakichś tam, wiecie, hemoridorów, jakieś tam szkoła magii, te inne lochy, których i tak nie mamy totalnie opcji ruszyć. Nie damy rady ich kliknąć, a te klucze nam lecą i też sporo kopań na tym evencie zmarnowałem na to, czy tam jakichś ewentualnych skipów, jak tam minie dużo zostało, czy coś takiego. Zmarnowałem po prostu na to, że mi leciały te klucze, które i tak mi w obecnym momencie nie są potrzebne. Także no mówię, to też jest minus, no ale bardzo możliwe, że jest to zrobione specjalnie. Dobra, tu mamy jakieś ciapcie niestety dla Magusia, więc i tak ich nie będę mógł założyć, także a, w sumie nie zwróciłem uwagi, ile one dawały. No ale dobra, trudno, sprzedaliśmy. Jest jak jest, no i co? No i mamy następny loszek zamknięty i co? Możemy teraz do tornada przejść. To tornado to podejrzewam, że bardzo mocno
bardzo tutaj mocno nam popada i bardzo dużo expa nam da golda, więc tu jakby myślę, że tak to po prostu będzie wyglądać. Potem jeszcze mamy wieżę, która też nam da bardzo dużo golda, ale tą wieżę no klikniemy, będziemy na pewno klikać, bo tam tych wież to sporo padnie, wydaje mi się, że za darmo, ale tak czy inaczej, o tu akurat do kociołka, tak czy inaczej, jeżeli chodzi o wieżę, to zostawimy ją na koniec. Na razie się skupimy na tym, żeby wzmocnić stricte naszą postać. Tu zresztą w sumie jak robiliśmy te lochy w mroku, to również wzmacnialiśmy naszych pachołków, więc to też pod względem wieży jest ok. Dobra, tu o zobaczcie, 800 tysięcy dzięki temu, że wiedźma chciała. To też fajna sprawa. Tu musimy niestety normalnie sprzedać, no już mamy 6 milionów. Tak się wzmocnimy, że lecimy dalej zaraz w tym 13 piętrze. Tu w ogóle oni nam nie zabierają HP, my tu lecimy w ogóle jak jakieś szefy totalne, jeżeli chodzi o to tornadko. No i cygi, mamy 225 level, z którym zaczynaliśmy chyba 214, jak się nie mylę. A i w ogóle tam była premia do PDA, ja to sprzedałem, no dzbanem jestem, muszę zwracać uwagę, bo jakby nawet bym mógł założyć po prostu na stojak, nie? Zamiast tej klaty, albo zamienić runki, chociaż w sumie to zamienić runki będzie lepiej, bo to jest epicka klata jednak, no ale tak czy inaczej mówię, tu mamy obrażenie od błyskawic 2%, no ale to nie jest akurat jakoś bardzo ważne, mamy jakiś pierścionek też bez runki, no muszę, tak samo jak patrzę na te epickie itemy, co tam nam lecą, tak samo i na zwykłe, no bo jednak tutaj nie będziemy musieli potem szukać specjalnie w sklepie i tak dalej, tylko jakby one będą, wiecie, już no gotowe na stojak, nie? Jak nam jakieś wypadną. Chociaż tutaj też dużo wypada bez runy, no bo tu jakby wiadomo, zwykłe itemki czasem lecą z runą, czasem bez, epickie lecą cały czas z runą. Tu mamy znowu odporność na zimno. Szczerze to może założę, potem się najwyżej jakoś wymieni. Czemu by nie? Tu mamy jakiś wisiorek, odporność na ogień. Wisiorek nam nie jest potrzebny, żeby wiecie, specjalnie nie kupać. Dobra, i mamy następny level, super. Które to tornado? 172. Już się zbliżamy powolutku do 200. Już mamy 400 milionów. 14 milionów golda, więc też no te statystyki pięknie nam spuchną. O, wisiorek za milion. Kurde, jakby akurat wiedźma chciała wisiorki, to też by było super, no ale niestety nie jest tak kolorowo. Lecimy dalej. Już tu zaczynamy mieć jakiś, powiedzmy, jakiś opór, jeżeli chodzi o tych przeciwników. Aczkolwiek jeszcze coś tu myślę, że nam popada na spokojnie. Dokładnie, mamy jakiś hełmik ulepszona jakoś przedmiotu z runą, co prawda możemy oddać do wiedźmy, ale tylko za 200 tysięcy, więc on do jakichś najdroższych nie należy, także go możemy sobie wrzucić na ten nasz stojak, żeby już było z głowy. Jeszcze potrzebujemy rękawice, pasek, w sumie to broń też mogę wrzucić przecież na stojak, dlaczego by tego nie zrobić, bo broń może być bez runki, no i dzięki temu nam się jedno miejsce jeszcze tutaj zwolni, jakby co. Dobra, lecimy dalej. No ja trochę takich, powiedzmy, mniejszych głupich błędów popełniam, tu sam to zauważam, nie musicie pisać, no ale no tak to jest, jak się nagrywa. Dobra, lecimy dalej, zaraz 20 milionów, czy dobijemy do tego 200 tornada, byłoby miło, ale jak tu napotkamy jakieś większą przeszkodę. Dobra, to marunkę to możemy wziąć na stojak, to też nie będziemy jakoś bardzo cisnąć, bo i tak tu się wzmocniliśmy niemiłosiernie. Szkoda, że ta broń tylko, kurczę, ulepszyłem ją w ogóle, tak, ulepszyłem, że akurat nam wypadła nie ze zwykłego lochu, tylko z tego lochu ze strefy mroku, no bo nie możemy jej po prostu ulepszyć. Dobra, teraz mamy jakiegoś wojownika, no tu już widzimy, że zdecydowanie jest opór, chociaż okej, on jeszcze padł. Mamy dwa paski, żaden nie ma runy. Także lecimy dalej. Tutaj sobie mamy jakąś broń, ok. Lecimy dalej. Znowu nam padł. Dobra, 190. Może jeszcze by się udało. To jest kto? To jest mag. No to tego maga może jeszcze byśmy kliknęli. 227 level i pół. Czyli w sumie raszowanie dalej tego tornada za dużo mi nie da póki co. I tak tu bardzo dużo zarobiliśmy golda. To dobra, na razie się wstrzymamy. Tu mamy jakąś brońkę. 400 milionów. No ale to sprzedamy po prostu. Ok, dobiliśmy 20 milionów golda. I teraz tak, może wiecie co, ja sobie te boki na szybko poulepszam, to już będę miał z głowy, żeby mieć te około 1250, wiem, że mogę przytrzymać, ale nigdy nie jestem pewien, żeby tu za dużo znowu tego golda nie wrzucić w te boki, więc najpierw sobie będę tak jakby dodawał, a potem jak będę widział, ile to mniej więcej będzie kosztować, to sobie po prostu przytrzymam, żeby tą siłę już dobić. I tu dobijemy może inteligencję do 1600, to w sumie szybciej zrobimy, i potem sobie wytrzymałość dobije do 1600 jeszcze, no i będziemy lecieć do tego 13 piętra, nie? Bo jakby z takim wzmocnieniem wydaje mi się, że to 13 piętro nie będzie dla nas już większym problemem. Dobra, jeszcze troszeczkę, ile mamy? Jeszcze 10, ok.
Pyk, no i oj, no, trochę przesadziłem, ale dobra, to nic. 43 tysiące, dobra, i tutaj siłkę mogę przytrzymać, żeby po prostu wiedzieć. Wiadomo, no jakbym tam wrzucił troszkę więcej albo troszkę mniej, to nic by się nie stało. W sumie to sporo golda poszło na te boki, ale no mówię, to już będzie z głowy i będziemy mogli się zająć już tylko i wyłącznie główną statystyką i HP. Dobra, tutaj mamy cy... O Jezu, tu przesadziliśmy trochę, ale dobra, trudno. To mamy na 1600 i teraz resztę golda sobie wydamy w HP, powiedzmy około 47 w ogóle i 0,5% kryta już mamy też, więc super. Powiedzmy, że zostawię sobie tak z milion około, dobra, git. No i okej, i lecimy w tym momencie do 13 piętra. Teraz ten kołek Van Helsing, no to już powinien być tylko i wyłącznie dokładnie łatwy orzek do zgryzienia, że tak powiem. Chyba tak się nie mówi, ale nieważne. Mamy w sumie spoko buty, jakby nie patrzeć. Premia do złota, co prawda, więc tak, może ja sobie wymienię na przykład, tu mamy zręczność, tu mamy inteligencję. Dobra, więc ja zamienię to premię do PD, sobie założę tutaj, pyk. Tu możemy sobie, dobra, tu mamy dziurkę, więc okej, tu runka zamieniona, no i tu odzyskamy klejnot, oczywiście pyk i ulepszymy razy 8, żeby tak jak mówię już to powoli to EQ do jakby expa kompletować. Sorry, że w ogóle dzisiaj się tak zacinam trochę i ten komentarz nie jest taki płynny z mojej strony, no ale chyba rozumiecie, jak to wygląda. Zresztą wytłumaczyłem wam na początku. Dobra, sprawdźmy, jak z tym kołkiem Van Helsingiem nam poszło. To pierwsza sprawa i zaraz wam jeszcze te portale pokażę może. No, tutaj było blisko, ale grunt, że się udało, okej. Pierwszy portal wpadł nam w sposób następujący. Nie oglądałem nawet tego, więc może jakieś tu fajne kryty były. No, prawie 5 milionów i ponad 6, dokładnie. Zresztą nuta trzeciej jakości, więc fajnie. Teraz zobaczmy, miał ponad pół HP, 6 milionów. 3,5, prawie 7, no i mamy prawie 5, dobra, super. Lecimy dalej, teraz tak, co jeszcze tu, w sumie to nie wiem, czy tego portalu nie zrobię na raz, tak szczerze, możemy spróbować, może to tam jakoś w lochach delikatnie pomoże. To jest wojownik w ogóle. No właśnie, tu nawet nie zapisuję, bo w sumie oglądaliśmy cały. Tak też myślałem, tak właśnie mi się wydawało, że ten portal powinniśmy zrobić na raz. Zawsze to nam bardziej pomoże, jeżeli chodzi jeszcze o te lożki. Okej, mamy komendanta Komę. Komendant Koma 5x20, 13 piętro. Fajnie by go było również kliknąć i powinniśmy go zresztą kliknąć, tak mi się przynajmniej wydaje. To jest wojownik, no jakiś tu opór stawia, wiadomo, jakby nie patrzeć, no to już jest piąty, nie? A mieliśmy pierwszego na początku odcinka, no a to 13 piętro to nie jest jak piekło, czy tam powiedzmy, co tam jeszcze, a czy tam cyrk grozy, że pada jeden po drugim, ale okej, siadło nam, mamy coś na wszystkie staty, mamy z runą, więc dobra, zostawiamy do kibla w takim razie, bo i tak nam się za bardzo nie przyda. Od razu możemy obejrzeć tego komendanta Komę, zobaczmy, jak to wygląda. Fajny kryt, tutaj 6,3 i 6,4, dobra, git. I teraz mamy podłego liczy krupę. Podły liczy krupa to jest zwiadowca, więc no tu już chyba nie będzie tak łatwo na niego. Szczęścia co prawda mamy sporo, więc te kryty raczej się często trafiają. Ale mimo wszystko powiem wam, że mogą być problemy. Dobra, zrobimy symulację, czy w ogóle jest sens. No bo jak będzie tam, wiecie, 0,50% powiedzmy, to jakieś tam znowu wzmocnienia, jeszcze tam jakieś poklikamy jakieś wieże, inne pierdoły i możliwe, że jeszcze byśmy byli w stanie go ubić. Kręci się, kręci pingwinek, zobaczmy, jak to wygląda w tym momencie. No i tak, no progres już zrobiliśmy bardzo, bardzo duży, no ale oczywiście jeszcze się nie zatrzymujemy. Jeszcze tutaj troszkę będziemy w stanie machnąć. Na... O Boże, 001 mamy na to 13 piętro i na Esteros też mamy 001 swoją drogą. Na wieży mamy za to 82%. Dobra, no to co? Jak to w ogóle wygląda na tle gildii? No troszkę tutaj się powiedzmy wbiliśmy wyżej, ale i tak bardzo mocno co niektórzy pocisnęli. 230 prawie drugi level. Aha, bo w ogóle ten level się nie aktualizuje, to swoją drogą. Ale dobra, nieistotne. Czyli teraz tak, troszeczkę jeszcze tej wieży poklikamy. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Muszę też sprawdzać runki. To możemy podmienić swoją drogą. No i teraz tak. Powiedzmy, że to nam daje najmniej kryształów, więc sprzedam. Czy ja coś tu jeszcze mogę wrzucić? No nie, nie bardzo. W sensie mógłbym niby pasek, chociaż ten pasek też był w kiblu.
powinienem zrobić tak. No ale tak jak mówiłem, chcę na ten stojak koniecznie wrzucać itemki, które mają runkę. Okej, lecimy dalej. Tu mamy coś na wszystkie staty, zobaczmy. Tu bardzo nam się nie przyda. Jeżeli chodzi o Barbara, to również się bardzo nie przyda. A jeszcze zobaczmy, jeżeli chodzi o nas. No też nie, no minus 18, troszkę tracimy tych głównych, więc nie ma sensu. Dobra, wyrzucamy i lecimy dalej. No ta wieża będzie tak padać właśnie. Praktycznie za jednego grzyba. Tu mamy premię do złota, jest dziura, troszkę pancerza tracimy, ale oczywiście weźmiemy to i to też możemy wyrzucić. Dobra, lecimy dalej. W ogóle nam nie lecą kurde runki, żeby była jakaś, wiecie, premia do PD, ale patrzcie, to akurat możemy założyć dla siebie. Zobaczcie, ile pancerza nam daje, prawie 700. Także to jak najbardziej wymieniamy, cyk. No tu by się na pewno przydało, żeby już te punkty życia w ogóle ogarnąć na całej postaci. Jeżeli chodzi o te lochy pokroju wieża i tam strefa mroku, no to wiadomo, że jak te pachołki będą miały gemy, to o wiele szybciej to będzie szło. No ale w dalszym ciągu kopanie gema kosztuje tam około 50 grzybów, więc to jest bardzo, bardzo dużo. Także to wszystko będzie powoli się działo. Ta wymiana tych runek zresztą też nie jest jakaś super tania. Poza tym, że w ogóle musimy znaleźć itemki, które mają runy, bo jak widzicie mamy ich dopiero kilka. Tak więc to wszystko sobie porobimy na spokojnie. No bo tu już mamy, tu mamy łączną odporność, tu mamy punkty życia. Czyli tych punktów życia na razie moglibyśmy mieć 4%. No więc to nie jest wcale jakoś bardzo dużo. Dobra, lecimy dalej. Pyk, w sumie to teraz chyba bardziej mi zależy na tym, żeby tą premię do PD ogarnąć, ale to zaraz. Mamy znowu paseczek, czy ten paseczek się dla Kunegundy przyda? No powiedzmy, w sensie za dużo nie da, ale nie trzeba robić dziury ani nic takiego, więc jak najbardziej możemy sobie to wymienić. Dobra, cyk, lecimy dalej. 35 wieża, mamy jakieś buciki dla woja znowu, plus 23, musielibyśmy robić dziurę, troszkę pancerzu traci, pancerza, no to chyba po prostu zostawiamy na razie. Dobra, dalej, tu znowu co? Odporność na zimno, mamy coś dla zwiadowcy, zobaczmy. Tracimy trochę pancerza, czy będę miał dalej 25%? Będę miał, a ile to mi w ogóle daje? 54%, no to jest bardzo dużo i to jest kolejny itemek z runą, więc jak najbardziej sobie wymieniamy. Może po tych wymianach jeszcze tam jakoś nam wzrosną procenty na te takie pojedyncze lochy, które nam dają najwięcej expa, no ale to wszystko na spokojnie zaraz. Odporność na błyskawice, coś mamy na zręczność, zobaczmy, plus 19, trzeba by robić dziurę, no to chyba wyrzucamy, tak mi się przynajmniej wydaje, dokładnie. Pyk, lecimy dalej. Teraz mamy jakieś buciki tutaj dla zwiadowcy, o, to są bardzo dobre buty, chociaż czekajcie, bo to jest, może być też dla nas. Ale nie, nam się akurat nie przyda. To się powinno, a nie, to się nie. Niektóre w ogóle rzeczy, które są z wieży, to też wam tak powiem, jak założymy na siebie, mimo że mają ten napis, żeby już w toalecie, to się zmieniają na inteligencję, a niektóre nie. Już tak raz miałem, nie wiem z czego to wynika, ale nie wiem, czy to jakiś błąd, czy coś, ale tu dla Kunegundy jak najbardziej sobie to ogarniemy. Tu mamy coś do kibelka, więc zrobimy na bok, wrzucimy, bo do kibla jednak jest dla mnie najbardziej istotne w tym momencie. No i to po prostu możemy sprzedać, dobra. Lecimy dalej. W ogóle nam nic ciekawego nie leci, jeżeli chodzi o... O, dobra, ty, to będzie chyba dobre na stojak, tak szczerze, bo to nam się nie przyda w tym momencie, a na stojak jak najbardziej, czekajcie, pyk, tutaj mamy, od razu będzie z runką, super, czyli jeszcze ewentualnie jakieś rękawice by nam się przydały, dobra, lecimy dalej. O, pierwszy, który nam nie padł, od razu zagrzywa, znowu mamy coś dla zwiadowcy, zobaczmy, plus 22, bardzo dużo pancerza tracimy, więc chyba sobie odpuszczę, tutaj tak samo sobie musimy odpuścić. Natomiast ma on runę, więc możemy wrzucić tu, a to sobie od razu damy do kociołka. Wolę na tym stojaku mieć itemki epickie, takie wiecie, w razie W, jakby mi tam brakło do kibla czy coś, no to lepiej po prostu w nie się zaopatrzyć. Dobra, lecimy dalej. Teraz mamy kolejnego przeciwnika w tej wieży. Tu mamy jakiś wisiorek. Jak to w ogóle wygląda, jeżeli chodzi o nasz stojak? Bo tu, a stojak jest tu. Dobra, 753, to nie, to on jest chyba po prostu na sprzedaż, bo się raczej nikomu nie przyda, to w ogóle kolejny wisiorek swoją drogą, runki też nie ma jakiejś wybitnej, kurde, czemu nam w ogóle ani, że... O, jest jakaś broń dla wojownika, znaczy, ciągle nam lecą bronie dla wojownika, zauważyłem, to pierwsza sprawa, druga sprawa, że w ogóle nam nie lecą takie runki, jakie byśmy chcieli, dobra, no podmienię, dlaczego by nie...
Natomiast w ogóle nam nie lecą ani punkty życia, ani żadne tam te premie do PD, tak jak mówiłem. Dobra, tu co mamy? No tu mamy zdecydowanie o wiele lepszy pasek, więc sobie sprzedajemy. Dobra, lecimy dalej. No i właśnie tak się ubierają nasze pachołki, to tak swoją drogą. W ogóle nie mam chyba jeszcze osiągnięcia, żeby wszystkie pachołki ubrać w epickie itemy. Chyba jest takie osiągnięcie, jak się nie mylę, bo mi cały czas brakuje paska dla Magusia niestety. No ale tak to jest. Dobra, teraz tak, co my tu mamy? Tu mamy z runką na wszystkie staty plus 11, to nie będziemy podmieniać, bo nie ma sensu. Szansa na epickie przedmioty, czy przyda się komuś? Przyda się wojownikowi zdecydowanie. Dobra, no to nie będziemy dawać na stojaczek na razie, lecimy dalej. Mamy 3 świnki, znowu jakieś buty dla wojownika, bardzo dużo pancerza na minus, więc raczej podmieniać nie będziemy, ale są punkty życia, także te punkty życia możemy zdecydowanie podmienić na przykład w naszych bucikach. To są te, dokładnie. Ile to nam daje? 789. Dobra, czyli to mogę sprzedać, a to sobie lecimy w dół. Mam wrażenie, że coś mogłem źle zrobić. W ogóle chyba odcinek znowu się zapowiada bardzo długi, ale mam nadzieję, że nie przeszkadza wam to. Jest jakiś paseczek, niestety dla wojownika, przydałby się dla maga. Odporność na zimno, no więc nam się nie przyda. Dobra, lecimy dalej. Może połowę wieży uda nam się zrobić swoją drogą. Wszystko na to wskazuje. Zobaczcie, ile golda w ogóle znowu nam wpadło. Teraz tak, punkty życia 1, to tutaj nawet nie zmieniam szczerze, w sensie no niby by mi się bardziej przydało, ale Kunegundzie też się przyda, więc nawet nie zmieniam, tylko odzyskamy sobie klejnot. Lecimy dalej, zmieniam z takich itemów, które po prostu są niepotrzebne. Oczywiście mowa o punktach życia, bo jeżeli mamy premię do PD, no to wtedy zmieniam tak czy inaczej, no bo pachołkom taka runa się nie przydaje, no a dla nas jest jak najbardziej ok. Dobra, Baba Jaga, co, czy ta Baba Jaga nam padnie? To jest kto? To jest Maguś w ogóle. 48 wieża, no tej wieży sporo też żeśmy pocisnęli, okej, padło i mamy jakąś broń do zwiada w końcu, super, plus 323, no właśnie, to jest to, o czym mówiłem, dodajemy miejsce na klejnot, ten klejnot sobie odzyskujemy, a, tu jest w ogóle klejnot na inteligencję miałem wrzucony. To ja go mogłem w ogóle nie odzyskiwać, no chociaż damy Mariuszowi, no zawsze coś, ale nawet nie wiem czemu, to chyba była jakaś tam moja stara broń, a nie wiem czy ona w ogóle, przypadkiem nie mogliśmy jej do kibla wrzucić, no ale dobra, trudno, tak jak mówię, jakieś tam mniejsze błędy się zdarzają i mamy Merlina. Merlin jest magiem znowu, ci magowie nie są tacy prości, jeżeli chodzi o wieże, wiadomo, oni dużo biją, mają spore... mają sporo HP, więc tu zdecydowanie nie są tacy łatwi, no ale okej, udało nam się, mamy coś na wszystkie staty, tam plus 19, więc nie za dużo, tutaj, no ale to byśmy musieli robić dziurę, wojownikowi się nie przyda, dobra, więc robimy to w ten sposób, na stojaczek, a to sobie sprzedamy tą odporność na ogień. Cały czas mi tych rękawic brakuje, no ale to trudno, prędzej czy później polecą. Lecimy dalej, no i chyba tą 50. wieżę uda nam się przebić, jak na gołych praktycznie pachołkach, to myślę, że to jak najbardziej git. Ok, teraz mamy co? Plus 49 dla wojownika jak najbardziej. Tu mamy 665, więc sobie sprzedamy, pyk. No i dobra, i lecimy dalej. Coś tu nam jeszcze padnie. No, to jest wojownik. Ok, jeszcze nam padł. Chyba na następnym wojowniku się zatrzymamy swoją drogą. Tu mamy paseczek na 3 staty, więc... A, on jest na zręczność. Jak założymy, to będzie na co? Na zręczność cały czas. Ok, czyli słabiutko. Ale chyba Kunegundzie możemy go wymienić, bo to jest jednak spory boost, także jak najbardziej git. Łączna odporność na tym etapie nie jest jeszcze za bardzo potrzebna, także lecimy dalej. Ok, teraz mamy Robin Hoodu. Robin Hoodu to jest zwiadowca oczywiście, wiadomo, także zobaczmy, jak to nam z nim pójdzie. Chociaż no tu widzę, że mogą być jakieś problemy, powiedzmy, że tak, no jeszcze z 20 prób na niego plus minus, padnie to padnie, nie to nie, i tak tej wieży dużo nabiłem. Dobra, no jeszcze jednak padł. Jeszcze nam się udało, tak to wygląda właśnie z tą wieżą. Mamy premię do PD, więc od razu zamieniam, powiedzmy, że to, żeby tą prawą stronę sobie na razie zrobić, że zresztą to jest epic, więc super, no ale na wojownika nam się nie przyda, więc musimy to po prostu sprzedać. Dobra, lecimy dalej. Znowu mamy broń dla Kunegundy, natomiast bardzo, w sumie to nawet słabszą, w sensie wszystko takie samo, ale rozrzut mniejszy, więc nie ma sensu, tylko że ona nam daje bardzo dużo kryształów, więc w sensie no ona jest liczona razy dwa, ale to i tak jest więcej w ogólnym rozrachunku, więc tą broń sobie zostawimy. Dobra, lecimy dalej.
Kogo my teraz mamy? Teraz mamy znowu Magusia. Dobra, to chyba na razie się wstrzymam. Tego golda w ogóle wydam, bo mamy go bardzo, bardzo dużo. 30, prawie 3 miliony nam się odłożyły, więc no ogrom. Od razu to wrzucimy, bo to i tak da nam dużego boosta. Powiedzmy, że tej inteligencji wrzucę, a tak po pół. Mamy 27, to powiedzmy, że tak gdzieś do około 15. No, może troszkę mniej, może powiedzmy, że do 13 niech będzie. No i teraz sobie wrzucimy, no to w sumie już trochę te statystyki kosztują, to wcale nie było tak dużo bardzo. Tak czy inaczej standardowo zostawię troszeczkę golda, żeby mieć w razie czego na jakąś broń może nową, bo w sumie powiem wam szczerze, dobra, powiedzmy, że z milion, że tutaj no ta broń niby moja jest ok, natomiast może by już się opłacało ją wymienić, szczerze mówiąc, dlatego że sporo wbiliśmy, chociaż my głównie wieże teraz klikaliśmy. O, mamy jakiś epic, ulepszona jakość przedmiotu, czekajcie momencik, tutaj nam się nie przyda, no ale musimy zrobić tak, no bo tak jak mówię, epiki, jeżeli chodzi o kibelek, są najważniejsze. Dobra, lecimy dalej. Teraz szkieletor, no to już nie pada tak łatwo, jak widzicie, ale wbiliśmy 232, to możemy od razu sprzedać. Muszę pamiętać, żeby patrzeć na te runki. Ok, teraz nam poleciało coś z runą i mamy premię do PD, zwróćcie uwagę. Także możemy w tym paseczku wymienić. Już tu słyszę, że trochę głos tracę, no ale trudno. Dobra, lecimy dalej. W sumie spoko, w sumie to dobrze, że tak bezmyślnie nie klikam, tylko w miarę obserwuję, co jest co, dlatego że potem nie będę musiał tego szukać na darmo, nie? Tylko jakby samo mi dropi. Ok, lecimy dalej. Sorki, no ale jest jak jest, już tutaj 40 minut gadania, więc mówię, ten głos się jednak traci, ale już jest ok. Wbiliśmy, tak jak mówię, 232 level, jeszcze tutaj nam coś pada, chciałbym to tornadko jeszcze 200 przebić, żeby wiecie, żeby tak ładnie wyglądało. Teraz mamy księcia ciemności, to jest mag w ogóle swoją drogą, więc też ciekawe. Czy tego maga nam się uda kliknąć, czy jednak nie. Tą broń, kurde, teraz zmieniać, no to musiał nam naprawdę dużo średnich dawać, tak szczerze mówiąc, dlatego że po prostu, no to jest broń na 3 staty, nie? Chociaż też pamiętajmy, że tą, którą kupimy, ulepszymy sobie razy 8, więc to też będzie duży boost, jeżeli chodzi o statystyki. Dobra. Chociaż kurde, no chciałem ten 200 przebić, no ale coś ten maguś nam nie pada. Więc okej, na razie się wstrzymam, jeżeli o to chodzi. No i co? I zostaje nam tylko to 13 piętro i piekło. Teraz tak, ile mi dają bronie w zbrojowni? Tu od razu sobie możemy zerknąć i od razu też będę sprawdzał inne runy. O, na przykład punkty życia. Bronie mi dają, o kurde, plus 18, plus 9, ty, to tak malutko? Myślałem, że będą dawały więcej, szczerze mówiąc. Okej, to możemy sobie zamienić runkę. Od razu jak nam poleciały punkty życia, to czemu nie? Lecimy dalej, może jakiś akurat nam się niefortunny roll trafił. Plus 4, plus 4, plus... Co jest? To ta broń jest bardzo dobra, szczerze mówiąc. Iń ma rozrzut taki niezły, to w takim razie okej, wymiana broni nam za wiele nie da w takim układzie. Ty, dobra, to jestem trochę zdziwiony, ale okej. Skoro tak, to dobijemy sobie może tą intę do 1700, dokładnie. Tutaj może jeszcze troszkę tego HP wrzucimy, a powiedzmy, że już wszystko w sumie. I zobaczymy, jak tu wyglądają nasze procenty w tym momencie, bo może coś tam wzrosło, może jeszcze coś byśmy spróbowali kliknąć, może jednak ta wieża jeszcze będzie do zrobienia. Też by było fajnie. No mamy 232 level, czyli wbiliśmy chyba dzisiaj jakieś 20 leveli około. Może nie całe, może 18. No fajnie by było jeszcze troszkę. Tak szczerze chciałem 240, ale jednak no bez wymiany wszystkich gemów na nowe, bo tam chyba nam mówiłem, że 2 na HP mi brakuje. O, na Hemoridor mamy 0,42. Zobaczcie, tyle golda wrzuciliśmy w statystyki i w tym momencie jest 0,007 i 13 piętro 0,03. No to nie padnie nam, to już niestety już będzie problem, już nie zrobimy tego, co byśmy chcieli zrobić, więc w takim układzie chyba tu większego progresu niestety nie uda nam się osiągnąć, że tak powiem. 232 level, pewnie po awce będzie 233, także powiedzmy, że spoko. Co więcej tak naprawdę, tu bym chciał na pewno kupić sobie jakieś rękawiczki na ten stojak. Ile to w ogóle będzie? Raz, dwa, trzy... 4, 5, 8%, to nawet nam nie da maksa, no ale dobra, czekajcie, skoro i tak jeszcze mamy, powiedzmy, jeszcze sobie chwilkę poogarniamy, to tak, premię do PD mnie
A, ja wydałem całego golda. No to będę to musiał zrobić później po awce, ale to sobie zrobię już samemu w takim razie. To co? To chyba tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Tak jak mówię, przepraszam za to, że mam mniej energii, przepraszam również za to, że trochę głos tracę, no ale sami wiecie, jak to wygląda, o ile jesteście starsi, że nieraz tak to po prostu jest. Fajny progresik, nie tak źle to wszystko wygląda. No co prawda nie dobiliśmy to jakichś 270 leveli, czy tam 200, nawet w sumie 50, jakbym dobił, to byłbym zadowolony. Także no troszkę nam tu jeszcze brakuje, bardzo wycisnęli w ogóle. Poczekajcie, jak to tu wygląda, 233, tu o, ten ziomeczek nam w ogóle daje dwa itemki, może go już będę w końcu w stanie ubić, chociaż nie jestem pewien, bo on ma bardzo dużo inteligencji. A ty, w ogóle zobaczcie, jak to u mnie wygląda, ja nie zwróciłem uwagi. Jak to jest, że ja mam teraz 8200 inteligencji, a 8500 HP? Ja tu mam za dużo tych gemów na HP, ale czemu mi się tak dziwnie te proporcje rozwaliły? A, dobra, już wiem czemu, bo broń przecież jest na wszystkie staty. Czyli teraz by nam się przydał jakiś gemik na inteligencję, przynajmniej jeden. No, bo to są bardzo słabe proporcje. Ja się dziwię, że takie mamy małe procenty na lochy. Dopiero teraz to zauważyłem, szczerze mówiąc. No ale dobra, trudno. Tutaj ja może coś tam jeszcze skipnę pod koniec dnia, zobaczymy. Na razie tego Marwa bym chciał ubić, to nie będzie takie proste. Zobaczcie, wszystko przegrywamy, ale może jakaś, dokładnie, może jakaś szczęśliwa próba, tylko po to, żeby nam dał te itemki do klaserka plus 2, więc no tutaj takich leveli niestety nie dobijemy. Tu wiadomo, no tu teraz głównym źródłem expa się zaczną te lochy robić powolutku. Żeby te lochy ubijać, to musimy poubierać pachołki w gemiki, więc to też trzeba troszkę czasu. Co dalej? No na pewno siebie też musimy, tu te proporcje zdecydowanie muszę zmienić, więc jakby to też na pewno będzie istotne. Może jakiś skip na odcinku, oj, mamy gem na HP. Kurde, no nie chciałem tego, w sensie no spoko, bo akurat gem na HP się przyda, no ale liczyłem, że może nam poleci na coś innego. Mamy pendrive'a do idoli, no właśnie o tym mówię, to są te kluczyki z następny gem na HP, no kurczę, słabo, no ale dobra, niech będzie w taki sposób. Mamy 9000 HP i 8200 inteligencji. Teraz na szczęście, dobra, powiedzmy, że jeszcze jeden skipek około. Spróbujmy, inteligencja, proszę. A, i klucz do następnego lochu. Dobra, to już tam może na jakimś następnym odcinku. Może jeszcze z jednego skipa zrobię przed północą, żeby jeszcze może jakiś dłużej na inteligencję poleciał. Wszystko, wszystko. Ja wam pięknie dziękuję. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie kciuka w górę. Możecie wbijać na Discorda dla widzów, możecie zostawiać suba z dzwonem, możecie wbijać na Instagrama i na Twitcha też również. Tego kciuka w górę pamiętajcie zostawić. Komentarzyk oczywiście. No i chyba tyle. Tak jak mówię, przepraszam was za to, że troszeczkę w słabszej formie dzisiaj, ale mam nadzieję, że nie przeszkadzało. Wszystko. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!